kulinarna pasja z zamiłowaniem do muzyki. Apasjonata. Nasza restauracja to coś więcej niż wykwintne dania. Coraz lepiej wygląda gra ruchu Radzionków w tegorocznych sparingach. W minioną sobotę żółto-czarni mierzyli się z ósmą drużyną czwartej grupy trzeciej ligi, Sołą Oświęcim. Zanim jednak odbył się mecz z rozpoczynającym w najbliższy weekend zmagania o punkty trzecioligowcem, Ruchę zagrał z przedstawicielem Ligi Okręgowej, Dramą z Brosławice. Spotkanie dla sztabu szkoleniowego Cidrów miało charakter jednostki treningowej. Trener Kamil Rakoczy raz jeszcze postanowił przyjrzeć się zapleczu pierwszej drużyny, dlatego przeciwko Dramie wystąpiło wielu zawodników z UKS-u Ruchu Radzionków. Mecz zakończył się wygraną niżej notowanego zespołu, choć jego wynik został ustalony w samej końcówce. Wcześniej to Radzionkowianie otwierali rezultat, a jedną z bramek zdobył bodaj najmłodszy zawodnik na boisku. Soła, co oczywiste, poprzeczkę zawiesiła zdecydowanie wyżej, ale i Ruch rozegrał bodaj najlepsze spotkanie tej zimy. To podopieczni trenera Rakoczego częściej byli przy piłce, nie pozwalali przeciwnikowi na zbyt częste wizyty pod własną bramką, a sami potrafili groźnie zaatakować trzecioligowców. Wynik przed upływem kwadransu przepięknym uderzeniem z dystansu otworzył Konrad Bąk. Kilka minut później najpierw Patryk Cepek, a po chwili dobijający jego strzał Robert Wojsyk mogli podwyższyć prowadzenie Cidrów. Oświęcimianie groźni bywali głównie po stałych fragmentach, ale do przerwy wynik nie uległ zmianie. Również po zmianie stron na sztucznej murawie bocznego boiska Stadionu Śląskiego oglądaliśmy ciekawe widowisko. Dwa razy w opałach znajdował się Bartosz Kucharski. Najpierw jednak niecelnie uderzał napastnik trzecioligowca, a kilka minut później golkiper żółto-czarnych popisał się kapitalną interwencją, ratując zespół od utraty gola. W 72 minucie Cidry powinny prowadzić różnicą dwóch bramek. Akcję zainicjował Konrad Bąk. Robert Wojsyk odegrał do wychodzącego na dobrą pozycję Mateusza Hermasza, ale ten nie trafił w światło bramki. Im dłużej trwało to spotkanie, tym solidniejsza wydawała się gra czwartoligowców. Niestety w 79 minucie po nieporozumieniu we własnym polu karnym Bartosz Kucharski sfaulował Jakuba Snadnego, a Dawid Dynarek pewnym uderzeniem z rzutu karnego doprowadził do wyrównania. Wynik 1-1 utrzymał się do ostatniego gwizdka sędziego, choć obie drużyny stworzyły sobie po jeszcze jednej dogodnej sytuacji do jego zmiany. Od samego początku gdzieś realizujemy swój plan. Zespół dzisiaj wykonał w prawie 100% założony plan. Od początku spotkania dominowaliśmy, my stworzyliśmy mnóstwo sytuacji, no i jedna niefrasobliwa sytuacja w postaci braku komunikacji pomiędzy zawodnikami skutkowała tym, że straciliśmy bramkę. Cały czas nad tym pracujemy, więc kolejny tydzień przed nami, musimy wyciągnąć wnioski, pracować nad tymi błędami i myślę, że będzie z meczu na mecz coraz lepiej. Wszyscy zmierzamy w tą samą stronę, ja i szatnia, właśnie gdzieś tam mamy wspólny wyznaczony cel, widać, że to idzie w dobrym kierunku i myślę, że z meczu na mecz będzie to widać. W ostatnim sparingu przed wznowieniem ligowych rozgrywek Ruch zagra na wyjeździe z 10. drużyną w tabeli drugiej grupy czwartej ligi, Gwarkiem Ornątowice.